I want to be clear, we're going to stay a sanctuary city. You are welcomed in Chicago as you... Jako major w Chicago mogę was zapewnić, że jesteście tutaj serdecznie witani. Na pewno możecie spełnić swój amerykański sen. Stroke of a pen in Washington does not change the people of New York City or our value. Jako major, prezydent Nowego Jorku, mogę wam powiedzieć, że podpis piórem nie zmienia naszych wartości nowojorskich. We will not be intimidated by the threat to federal funding. We have each other's backs and we have the Constitution of the United States of America. Jako prezydent Bostonu mogę was zapewnić, że nie damy federalnym, że będą nam zabierali pieniądze. Wszyscy nas popierają i mamy konstytucję za sobą. And we stand united that a safer city is a city that doesn't allow its residents to live in fear. Jako major, prezydent San Francisco, nie pozwolimy, żebyśmy żyli w strachu i jesteśmy zjednoczeni. No tak to wygląda, proszę państwa. Obama zaczął swoje numery tak zwanymi rozkazami prezydenckimi. Wszyscy go ostrzegali, że podpisanie rozkazów prezydenckich 10 razy większej ilości niż poprzednicy spowoduje to, że kiedy wahadło się przepnie z powrotem na prawo, kiedy teraz się właśnie przepchało, wtedy cały ten kongres, który Obama powiedział, że ma w nosie, za następnego prezydenta znowu prezydent będzie używał tych rozkazów prezydenckich więcej, żeby to odkręcić. Historia z Obamą była znana, bo prezydenci ogólnie bardzo się bali albo bardzo podchodzili ostrożnie do tego, jakie rozkazy podpisywać, a jakie nie, no bo to kongres jako państwa prawa i jakiejś sprawiedliwości, to bazuje na kongresie, na tych dwóch izbach i tak dalej, no ale jest w zasadzie reprezentanci i senatorowie, którzy tam coś robią. Prezydent może rozkazać, no i wtedy wszyscy muszą skakać naokoło niego, ale wszyscy unikali tego. Obama dopadł do tej swojej władzy jak jakiś król, czy car, czy cesarz i wykorzystywał w nadmiarze. No i teraz wahadło się przechyla i Trump robi to samo. Wszyscy ci prezydenci, majorowie tych czterech podstawowych miast, czyli San Francisco, Boston, Nowy Jork i Chicago, oni są przeciwko temu, co Trump robi. Idiotycznie interpretują jego zachowanie. Co się dzieje? Trump w zasadzie nic nie zmienia. Nic nie zmienia. Nie robi nowego prawa, nie przedstawia innych systemów. On po prostu chce, żeby prawo, które jest prawem, było respektowane. A co się dzieje, że powiedzmy w Chicago aresztują kogoś, no i miasto jako te sanktuarium miejskie nie współpracuje w ogóle z federalnymi przedstawicielami czy policją federalną, bo to jest przestępstwo federalne, wejść do jakiejś granicy, przejść nielegalnie przez granicę meksykańską-amerykańską, no to jako państwo całe, no to jest sprawa federalna. I później ci ludzie lądują w tych małych miastach, czy wielkich miastach, no i oni później zaczyna się takie sanktuarium i oficjalnie policja ma powiedziane przez majora, nie dzwoń do przedstawicieli imigracyjnych, no bo oni go deportują. No i po prostu ta policja ma związane ręce. I co się dzieje? To się dzieje, że obywatele amerykańscy zaczynają być obywatelami drugiej kategorii. Bo jeżeli ktoś coś tam źle zrobi, uderzy samochód, źle zaparkuje, zrobi coś, co według przepisów ma być wyegzekwowane, to temu Amerykaninowi odholują samochód, zabiorą prawo jazdy i tak dalej, i tak dalej. I ma dużo kłopotów. Musi iść do sądu. No musi iść, bo prędzej czy później zawieszą mu prawo jazdy. Jak zawieszą mu prawo jazdy, no to nie może zarejestrować się w bibliotece, czy nie może zapłacić podatków. I jest duży bałagan. A nielegalni osiągają to, że policja przyjeżdża, mówią, o, nielegalny, nielegalny. I tak cokolwiek bym nie zrobił, to go wypuszczą.
przedstawiają jakiś mandat, przyjdź do sądu i 90% tych ludzi się nie zjawia w sądzie. Także w zasadzie na dzień dzisiejszy to lepiej być nielegalnym w tych niektórych miastach niż legalnym. No, jeżeli ktoś jakoś pracuje i zarabia pieniądze też jakoś nielegalnie pod radarem. I co Trump zrobił, to dużo tych idiotów liberalnych to mówi tak, no Obama, Trump zabierze pieniądze, ale on nam zabierze te pieniądze z policji i z tego pilnowania porządku, to jak to możliwe jest? No oczywiście, że tego nie zrobi, oczywiście, że wszystkie te pieniądze, które na utrzymanie porządku idą do tego miasta, to będą szły jeszcze więcej, tyle tylko, że Trump chce zrobić tak, żeby była jakaś współpraca. Współpracy teraz nie ma. I co Trump zrobił? Zrobił dwa numery. Z reguły to jak jakieś tam miasto buduje, powiedzmy, autostrady, czy jakieś metro rozbudowuje, no to oczywiście, że jako państwo, jako Ameryka, pieniądze federalne idą do tego miasta, powiedzmy połowa tego nakładu na takie wielkie sprawy idzie z podatków federalnych, no bo to wspomaga całe państwo, a dopiero lokalnie oni tam dokładają. No i teraz się okazuje, że po prostu Trump powiedział: chcecie to metro, czy chcecie tą autostradę, czy chcecie jakiś, nie wiem, stadion, to państwo amerykańskie nie da wam połowy tych pieniędzy. No i wtedy w zasadzie to Trump mówi obywatelom: wypieprzcie na pysk tych idiotów lewackich polityków, bo bardzo często to oni są wybierani w jakichś tak wyborach, ale często są po prostu nadawani, dostają jakieś tam stanowiska, to w zależności od różnych miast. No a druga sprawa, którą Trump zrobił, to powiedział, że te Ministerstwo Sprawiedliwości i te wszystkie te organizacje imigracyjne i tak dalej zaczną publikować tygodniowo te wszystkie przestępstwa, wszystkie te sprawy kryminalne, które są popełniane w tych miastach, bo to jest tajemnica Poliszynela, że ludzie wiedzą, że jest złodziejstwo, jest bandyty, są morderstwa, są kradzieże samochodu, ale nikt tego nie widzi, tej korelacji, że ci uczciwi obywatele, którzy chodzą do pracy, no to oni też popełniają przestępstwa, ale są w dużo mniejszej ilości, bo mają dużo więcej do stracenia. Poprzedni prezydent major Bostonu, to on powiedział, że on będzie bronił przed deportacją tych wszystkich nielegalnych ludzi, którzy przekroczyli granicę amerykańską, nawet jeżeli ukradli samochód, no bo ukradzenie samochodu, no to jest drobnostka. No, człowiek, który od 20-30 lat nigdy nie jeździł swoim samochodem, bo go zawsze limuzyną państwową czy stanową wozili, i on tłumaczy ludziom, że ukradzenie ich samochodu to jest drobnostka. To jest po prostu, ludzie to zaczynają wyć. To się stało z tym samochodem chyba ze 5 lat temu. No i teraz Trump w zasadzie to mówi do ludzi: opamiętajcie się wszyscy. No niestety marksizm nie dociera to do nich, że te fale narkotyków, te fale wszystkich przestępstw kryminalnych nadchodzą właśnie z tych nielegalnych. W Chicago, major Chicago, on tłumaczy, że to jest tylko w pięciu dzielnicach jest bandytyzm na taką skalę, i on mówi, że Trump to powinien przyjść i dać im więcej pieniędzy na policję, jeszcze więcej tego i więcej tamtego. No ale co to jest? Chicago jest w bagnie od 40 lat demokratów. Jedyne, co oni robią, to oni coraz więcej wydają pieniędzy i jest coraz większy bandytyzm i coraz więcej jest przestępstw i coraz więcej ludzi, którzy nielegalnie przyjeżdżają. A Trump mówi: chwileczkę, imigracja jest w porządku, no ale nie można nie przyjąć kogoś, kto chce oficjalnie w kolejce czeka, składa papiery w ambasadzie gdzieś tam
tam i ma jakieś wykształcenie i doświadczenie i tak dalej i on w ogóle nie ma szansy się dostać. A inna sprawa, ktoś, kto przebiegnie przez granicę, nie ma wykształcenia, nie ma jakichś tam zdolności, nie jest w stanie być aktywnym i produktywnym składnikiem tego społeczeństwa i po prostu idzie na zasiłek. I to jest to, co Trump chce zrobić. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Proszę o kciuki do góry, proszę wysyłać linki. Następny filmik będzie o... jest GOP, czyli taki Good Old Party, czyli to jest ta partia republikańska, tak ich nazywają, czyli stara, dobra partia. I tam jest 15 pytań, czy 15 punktów, gdzie Trump się pyta ludzi, jakie są priorytety dla jego prezydentury. No i różnie tam pisze o autostradach, o terrorystach, o najróżniejszych rzeczach. Także to będzie następny film. Dziękuję, do widzenia.